Jak przebiegało dzisiejsze posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, na którym zaprezentowany został kandydat Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? No niestety burzliwie. I w zasadzie na wiele pytań, które zadaliśmy, kandydat odpowiedział bardzo ogólnikowo. Padały między innymi pytania dotyczące charakteru wydawanych orzeczeń, kwestii ich publikacji, kwestii vacatio legis, czyli okresu między ogłoszeniem orzeczenia Trybunału a jego wejściem w życie, a co za tym idzie możliwości badania konstytucyjności ustawy, kwestii tego, jak pan profesor ocenia problem, jaki pojawiłby się w sytuacji, gdyby Trybunał orzekał na podstawie ustawy o jego organizacji i trybie działania bez zbadania zgodności z konstytucją i po latach stwierdzenia, że ta ustawa nie jest konstytucyjna, w sytuacji gdyby badał inne ustawy, rozpoznawał skargi konstytucyjne, czy wreszcie odpowiadał na pytania prawne. Jak widać, zadawane pytania miały charakter ściśle merytoryczny, a chcieliśmy poznać stanowisko pana profesora właśnie w tych kwestiach. Nie w kwestii znajomości przepisów, bo to niewątpliwie jest znane panu profesorowi. Chcieliśmy poznać jego zdanie, ocenę obowiązujących przepisów, jego interpretację. Czy ta kandydatura Prawa i Sprawiedliwości oddala nas od porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Nowoczesna jeszcze przed świętami wielkanocnymi złożyła propozycję pewnego kompromisu w kwestii sytuacji dotyczącej osób, które miałyby zająć stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym i ta propozycja obejmowała między innymi nie zgłaszanie nowego kandydata, ale uzupełnianie stanowisk osobami, od których pan prezydent przyjął ślubowanie i osób, od których pan prezydent ślubowania nie przyjął, by w ten sposób wyczerpać obydwie grupy sukcesywnie w miarę opuszczania stanowisk przez kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec upływu ich kadencji. W takim razie czy Nowoczesna dalej będzie brała udział w konsultacjach z partią rządzącą w sprawie rozwiązania tego konfliktu wokół Trybunału? Pan przewodniczący Nowoczesnej na konferencji przed chwilą powiedział, że w zasadzie zakończył się ten etap, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie wykazało żadnej dalszej dobrej woli działania. Nie ma ze strony Prawa i Sprawiedliwości żadnej kolejnej propozycji rozwiązania wspólnie z opozycją kryzysu konstytucyjnego.